Z powodu pandemii 2020 rok był trudny również dla spółdzielni mieszkaniowej Chemik. Mimo to udało się zrealizować 95% planów remontowych. W 2020 roku spółdzielnia mieszkaniowa Chemik w Policach wymieniła piony wodno-kanalizacyjne i zasilenia energetyczne m.in. przy ulicy Wróblewskiego. Wyremontowała dach i balkony, wykonała lub zmodernizowała 500 metrów chodników. Sytuacja finansowa spółdzielni jest bezproblemowa, czyli mamy pełną wypłacalność i zdolność operacyjną. Nie udało nam się zrealizować pewnych zamierzeń przy wymianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, tam gdzie zaszła konieczność wejść do lokatorów. Z uwagi na pandemię ograniczyliśmy taką możliwość, przesunęliśmy te prace na bieżący rok, o ile sytuacja pozwoli. Od wielu lat spółdzielnia realizuje projekt rozdziału grupowych węzłów cieplnych na indywidualne. To przyczynia się do większej sprawności i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. W ubiegłym roku dokonaliśmy takiego rozdziału na węźle Okulickiego. Tam z jednego grupowego zrobiliśmy 3 indywidualne. W tym roku planujemy na ulicy Roweckiego, czyli tu na osiedlu D, ponowne węzeł grupowy podzielić na nowoczesne węzły indywidualne. Ten zakres pracy jest realizowany przy współpracy z PEC-em, gdzie mniej więcej w połowie środków daje PEC, połowę środków my. Także w perspektywie następnych lat też będziemy kontynuować tego typu działania. Jak podkreśla Krzysztof Jura, osiągnięciem spółdzielni jest wypracowanie wraz z Radą Nadzorczą sprawiedliwego systemu rozliczania ciepła. Przynosi to efekty w postaci małej ilości odwołań. W tym sezonie to sami byliśmy zaskoczeni, dosłownie kilka spraw. I to telefonicznych, pisemnych, dosłownie 2. Także to może świadczyć o skali, że wybrany, wypracowany system przez te lata spowodował, że nie należy się bać grzać, a wręcz trzeba grzać, żeby utrzymać dobrą temperaturę, nie zawilgocić mieszkania, nie zagrzybić, a konsekwencje tego nie będą takie, jak były w poprzednich latach. Także gdzie było setki i setki takich podań i pism, także praktycznie cały dział techniczny musiał pracować nad odpowiedziami, tłumaczeniem. No dzisiaj już tego nie mamy. Spółdzielnia przypomina mieszkańcom, że mogą zwracać się z wnioskami o zwrot udziałów członkowskich. Do tej pory zrobiła to niewielka grupa lokatorów. Mogą otrzymać od 50 do 200 zł od jednego udziału członkowskiego. W dobie pandemii zachęcam do korzystania z naszych e-czynszy, czyli elektronicznego dostępu do konta, gdzie Państwo bez wychodzenia z domu możecie na bieżąco sprawdzać swój bieżący rachunek czynszowy, jak i zużycie wody. W 2021 roku spółdzielnia może kontynuować prace związane z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, remontami dachów i chodników, wymianą pojemników do segregacji odpadów na półpodziemne oraz budową miejsc parkingowych, których w 2020 przybyło 26.